czasy prymasa tysiąclecia, ojca i pasterza, opatrzność nam dała. Jak patrząc na świętych jakichkolwiek, trzeba pamiętać też o najpierw o okolicznościach, w których żyli, o czasach, które dzisiaj w tym takim dosyć szybko zmieniającym się społeczeństwie są dosyć odległe nam. 40 lat w XXI wieku, no to jest bardzo dużo czasu, znacznie więcej niż kiedyś. Natomiast to, co jest przesłaniem takim istotnym zawsze takich świętych i co dzisiaj tutaj wybrzmiało, no to przede wszystkim jest wiara, nadzieja i miłość. To w nich było, oczywiście w stopniu heroicznym, dlatego są błogosławionymi. Myślę więc, że to jest przesłanie. Zawsze jest tak, że w różnych okolicznościach i w pokoleniach się trochę narzeka na młodych, mówiąc, że kiedyś byli inni, być może tak było, być może nie, to już pewna jest prawda taka pokoleniowa. Natomiast gdy się czyta wspomnienia prymasa Wyszyńskiego, te jego listy, to wcale tam nie ma takiego, powiedziałbym sobie, hura optymizmu na temat ówczesnych ludzi, ich wiary i tak dalej. Owszem, jest, ale on widzi wyraźnie też niekiedy powierzchowność tych reakcji, emocjonalność i to, że to się ciągle za słabo przekłada na życie, więc to jest ciągle aktualne w tym znaczeniu, więc ta postać jedna i druga jest bardzo aktualna, ale mówię, przez to przesłanie takie najbardziej zasadnicze, czyli to, że życie zgodne z Ewangelią w ich przypadku w takim stopniu heroicznym. Myślę, że to jest główna myśl, która dzisiaj nam tutaj towarzyszy. Moi pradziadkowie tam mieszkali, no więc siłą rzeczy moja prababcia znała księdza prymasa Wyszyńskiego, kiedy jeszcze był zwykłym księdzem, tak? I pamiętam, był czas już długo, długo później, kardynał Wyszyński, jak to już byłam dzieckiem, kardynał Wyszyński przyjechał odwiedzić Włocławek i babcia mówi: idź zobacz, idź posłuchaj, bo on jest taki święty, bo to jest święty człowiek. W czym ta świętość właśnie uwydatniała się u tych zwykłych ludzi? Pani, myślę, że zauważyli przede wszystkim w tym, że on był człowiekiem całkowicie oddany misji, którą pełnił. I to chyba każdy wówczas widział, że on jest całkowicie oddany służbie Kościoła i ojczyzny. No, gdy się czyta jego diariusz zajęć, no to dobrze wiemy, że tam nie było właściwie dnia wolnego. Oczywiście pilnował wolnego czasu, bo wiedział, że musi być sprawny, musi być zdrowy. Natomiast jeśli już pracował, to całkowicie do końca i bez reszty poświęcał się temu, co było jego powołaniem, czyli głównie tej misji biskupiej i także tej odpowiedzialności za ojczyznę, bo tak wtedy było. No, takie były czasy, że on tę odpowiedzialność odczuwał, był jej świadomy i dlatego, myślę, tak to było też odbierane przez innych. Trzeba też pamiętać, to, o czym pani wspomniała bardzo dobrze, że kardynał Wyszyński przez ponad blisko 30 lat był związany z diecezją włocławską, bo rozpoczął seminarium niższe w 1917 roku i dopiero w 1946 roku został biskupem i z tej diecezji odszedł, więc to jest też człowiek ukształtowany przez diecezję włocławską, więc jeśli dzisiaj o tym mówimy, że on jest błogosławiony i to, co on uczynił, co robił i co mówił, to jest także, myślę, wielkie zobowiązanie dla diecezji włocławskiej. Najpierw dla jego rodziny, która go wychowała, przygotowała, no ale jednak całe przygotowanie do kapłaństwa i bliskie, długie lata tej posługi kapłańskiej we Włocławku tego człowieka ukształtowały, więc później dopiero, można powiedzieć, owocowało to, kim on był i to wszystko potem mogliśmy już właściwie podziwiać, gdy był arcybiskupem Gniezna, Warszawy i prymasem Polski. Trudne czasy prymasa tysiąclecia, ojca i pasterza, opatrzność nam dała. Bóg cię sam przyudział, majestat i chwałę, tyś ducha narodu ustrzegł w nas i wiarę i przeprowadziłeś przez Czerwone Morze mocą zawierzenia.
tysiąclecia, Ojca i Pasterza, opatrzność nam dała. Byłeś dla nas Ojcem,